Jesteśmy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chcę blisko, ja chcę się ogrzać w chwale i talencie tego cudownego aktora, mojego przyjaciela, mogę tak nazwać? Oczywiście. Tak. Mojego przyjaciela Rafała Mora, który inspiruje mnie swoimi zmianami, swoim życiem, swoim podejściem do życia, swoim talentem, swoimi rolami, no i naszymi emocjami, które sobie dajemy. Zaprosiłam dzisiaj Rafała dla Was, specjalnie dla Was, dlatego że Rafał oprócz tego, że ma na koncie mnóstwo ról, ciekawych ról teatralnych, uwielbiam chodzić do teatru, tak mi teatru brakuje, ale zaraz to nadrobię, i ról filmowych, Rafał także postanowił wprowadzić ciekawy element do swojego życia, który nie jest tylko dla niego, ale również dla innych ludzi. I chciałabym, Rafał, powiedzieć, że zainspirowałeś mnie i jakby zaskoczyłeś tym, że większość osób w pandemii na coś czekała, że będzie normalnie, co już nie będzie normalnie, że życie wróci do normalności, a Ty wziąłeś życie w swoje ręce i powiedziałeś, chcę czegoś nowego, chcę się rozwijać. Co to było? Zaraz, w ogóle mam problem, czy mam mówić tam, czy może... Nie, czy może... raczej mów tu. Raczej mówić tam. Ja w zasadzie nigdy nie prowadziłem live'ów oprócz jednego właśnie w pandemii w zeszłym roku. Ale dobrze, to jest soul coaching, którym zająłem się w zasadzie w listopadzie zeszłego roku. Ta droga zaczęła się od certyfikacji, którą przeszedłem. Stacjonarna certyfikacja, 7-dniowa. Później był 28-dniowy program soul coachingu, który też oczywiście możecie przejść już w ramach mojej sprzedaży produktu. A później jeszcze, i to już jesteśmy na końcówce teraz tego etapu, comiesięczne webinary lub co dwutygodniowe spotkania właśnie jeszcze z naszą Celestyną Osia, która prowadziła certyfikację. I no i tak, no to był soul coaching po prostu. Soul jako dusza, coaching, czyli prowadzenie duszy. Prowadzenie duszy. Tylko rzeźbienie tak, duszy, tak? Kształtowanie duszy. Kształtowanie. Chcę Wam powiedzieć jedno, bo dzisiaj na przykład w Dzień Dobry TVN prowadzący zaczęli wywiad ze mną tego, że jestem trenerem duszy. Otóż nie, soul coach, jak nazwa by wskazywała w takim bezpośrednim tłumaczeniu, oczywiście to trener duszy, ale tak naprawdę nie jest. W soul coachingu waszym trenerem jest wasza dusza, a soul coach jakby pomaga wam w prowadzeniu was w tej drodze, w komunikacji z własną duszą. To tak woli wyjaśnienia. A ja wracając jeszcze do tego odkrywania soul coachingu, mogę mówić? Nie, mów, bo oczywiście ja uwielbiam tego słuchać. I tak dobrze na lewo wypadasz, ja w zasadzie tak jak już mówiłem drugi raz. To było tak, że w wakacje po pierwszej fali pandemii zeszłego roku moja przyjaciółka Ania Moska zadzwoniła do mnie i powiedziała, słuchaj Rafał, spotkałem się z Celestyną Osiak, świetna kobieta, która prowadzi soul coaching, ale też money coaching. Właśnie ja byłam akurat po money coachingu, ale zainspirowała mnie soul coachingiem. Tak daję Ci jako hasło i zobaczymy, z czym to się je. Ja się od razu umówiłem z Celestyną Osiak na spotkanie online'owo, na taką mini sesję, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Na sobie, żeby sprawdzić, tak? Tak, tak. Tylko że nawet to nie była mini sesja soul coachingowa, to była taka mini sesja, nie wiem, zapoznawcza, rozpoznawcza, no taka luźna rozmowa, ale też mi Celestyna mniej więcej też troszeczkę powiedziała na temat tego soul coachingu. Ja oczywiście jeszcze poczytałem trochę w internecie, spotkaliśmy się za nią i powiedzieliśmy, Anka, słuchaj, musimy po prostu zrobić te certyfikacje. Ona jest w październiku lub listopadzie, bo to była tak naprawdę ruchoma data. Jeszcze wówczas, po tej pierwszej fali pandemii. I zadzwoniliśmy do Celestyny i mówimy, słuchaj Celestyna, my koniecznie przyjeżdżamy na te certyfikacje, chcemy to zrobić, chcemy być soul coachami. I w zasadzie to poszło tak za ciosem, nawet za bardzo się nad tym nie zastanawiałem. Powiedz mi, dobrze, to jest proces jakby twój, który przeszedłeś jako soul coach, ale jeżeli osoby, które teraz nas oglądają, wygooglają sobie to jeszcze, zobaczą, czym jest ten soul coach, posłuchają Ciebie dzisiaj, jak mają się do Ciebie zgłosić? Na razie przez media społecznościowe. Czyli przez Twój profil. Przez mój profil, tak. Rafał Mora Official, albo Facebook, albo Instagram.
lub bezpośrednio mogą do mnie napisać maila. A gdzie znajdą maila? Gdzie znajdą maila? Do ciebie? W zasadzie ten mail jest obecnie wszechobecnie znany. To może powiedz. Mor pisany przez H, uwaga, moje nazwisko. Samo H? Po prostu moje nazwisko, mor@opp.pl. Ale jestem w trakcie tworzenia strony internetowej, takiej ogólnej strony, gdzie będzie też zakładka Soul Coaching i tam będzie bezpośredni kontakt już stricte w sprawach sesji. To wracamy do Soul Coachingu, czym jest i jakie benefity przynosi tym osobom, które się do ciebie zgłoszą. Soul Coaching przede wszystkim nie jest terapią. Okay. I to chcę zaznaczyć na początku, bo to jest bardzo ważne, że jeżeli przychodzi do nas klient naprawdę z jakimiś takimi dużymi problemami, które my rozpoznajemy i uważamy, że jednak nie jesteśmy od tego specjalistami, tylko są inne dedykowane osoby, to wysyłamy na terapię. Soul Coaching jest jakby narzędziem, który pozwala nam oczyścić się z wewnętrznych naszych takich śmieci, które mamy, różnego rodzaju, a to toksycznych relacji, a to jakichś upodobań, a to złych nawyków, różnych rzeczy, które gdzieś nas gniotą, niewygodnych właśnie obciążeń jakichś takich uczuciowych i po to my to czyścimy, robimy ten wewnętrzny klater klinik, jak to nazywamy, żeby usłyszeć przekaz płynący z naszego wnętrza, czyli głos naszej duszy, która nam podpowiada, która daje nam wskazówki i która nas prowadzi w tym życiu. I rzeczywiście tak jest. A co to jest klater klinik? Klater klinik to jest wszystko, co tak zwane pozbywanie się śmieci. Zaklaterowanie to jest takie zagracenie. Czy wy wiecie, że on wszedł dzisiaj do mojej garderoby i powiedział, że ja się nadaję na klater klinik? Tak, to prawda. Ja nie mam nic do wyrzucenia. To prawda, delikatny klater klinik każdemu się przyda. No mówię ci jeszcze po live i powiem ci nawet dokładnie, w jaki sposób go zrobić. Bo też tego się uczymy na samym coachingu, w jaki sposób być klater klinik. Czyli w jaki sposób czyścić swoje środowisko właśnie ze zbędnych rzeczy, które nas gdzieś tam obciążają. Tak, ale też w 28-dniowym programie Soul Coachowym to chyba nic takiego nie będzie, jeżeli zdradzę, że na początku zajmujemy się oczyszczaniem przestrzeni, żebyśmy mogli wejść do oczyszczania naszego wnętrza. Okay. Czy ja się zgubiłem już? Nie, wytłumaczyłeś stwierdzenie klater klinik, powiedziałeś, że... Ale poczekaj, bo wyszliśmy od Soul Coachingu, czym jest, to już tak mniej więcej powiedziałem. Tak, i mówiliśmy, że nie jest terapią. Nie jest terapią i pozwala nam się właśnie oczyścić z tych wewnętrznych śmieci. Ale powiedziałem, bo dopiero skończyłem, że tak właśnie jest. Że jeżeli my tak naprawdę usłyszymy ten nasz wewnętrzny głos i zaczniemy go słuchać i kierować się nim w życiu, to się okazuje, że dzieją się w naszym życiu cuda. Naprawdę. Nie będę podawał tutaj przykładów ze swojego życia. Ale może z mojego, bo Rafał oczywiście, jak się domyślacie, zrobił mi taką krótką ministerstwę. Ale ja nie wiem, czy się już wydarzyły cuda w swoim życiu, bo to było niedawno. Jeszcze nie. Znaczy, ty jesteś cudem w moim życiu, że ciebie spotkałam i że zrobiłeś mi tą sesję. Nie, ale rozumiem, że na spacery chodzisz, uskuteczniasz. Chodzę na spacery, staram się pozbyć wszelkich obciążeń i dążyć do tego, żeby żyć bez obciążeń finansowych. No i świetnie, to jest... Ale jeszcze daj mi chwilę, wiesz, że to się wydarzy. Ale oczywiście nie, to jest oczywiście cały proces. To, że my zrobimy na przykład kilka sesji, 3, 6, 9, bo w takich pakietach przeważnie się robi te sesje, to tak naprawdę te efekty są długofalowe i my po jakimś czasie dopiero zauważamy ten proces całej zmiany w naszym życiu. Nie, to moja zmywarka, mój zegar z kukułką. Wiesz, to są takie dźwięki domu, bo jesteśmy u mnie w domu, a wy wiecie, że ja się nie wstydzę, więc zaprosiłam Rafała do mnie do domu. A zobaczcie, a tam na stole już jest kolacja przygotowana dla Rafała, bo dzisiaj go zaprosiłam na kolację. Tak, ale to będzie po live. Tak, po live. Co jeszcze chciałem powiedzieć na temat Soul Coachingu? Ja myślę, że ważne jest to, przepraszam, że tak cię odpowiadam, ale Instagram nam daje tylko konkretny czas na live, że musimy zdążyć. Dobra. Dla mnie jest ważne, żebyś powiedział wszystkim followersom, którzy i kobietom, i mężczyznom, którzy mnie followują, jakie benefity z takich sesji coachingowych 3-6-9, przychodząc do ciebie, będą mieli oni. Jakby co im proponujesz, co się może wydarzyć w ich życiu. W jaki sposób to życie mogą zmienić? To są,
Trudno jakby nazwać dokładnie, co się może wydarzyć. Zależy, z czym przychodzi klient, ale jeżeli przychodzi na przykład z uczuciem niepokoju, bo tak mu się życie układa, bo ma jakąś dziwną relację, to jeżeli będzie pracował rzeczywiście na tych sesjach, przede wszystkim ze sobą, bo to jest praca nad sobą, i będzie słuchał tej duszy, to pozbędzie się tego niepokoju. Ja bardzo żałuję, że zamknęłam książkę i w tym rozdziale pierwszej petardy Samoświadomość nie włożyłam tego soul coachingu, żeby pokazać nam, żebyś był takim moim ekspertem, bo ja myślę, że jak ty to ze mną przeprowadziłeś i mi opowiedziałeś o tym, to jest dużo związane ze samoświadomością, żeby sobie też uzmysłowić, co nas gniecie, co nas przytłacza, co nas boli, co jest dla nas udręką, co jest dla nas smutkiem, co jest dla nas złą energią. I moja sesja z tobą mi bardzo dużo pokazała. To prawda, bo soul coaching po prostu jest zwierciadło. W ogóle soul coaching to jest takie zwierciadło naszej duszy. I kwestia jest tylko taka tak naprawdę tego, czy my będziemy chcieli stawić czoła prawdzie. Czyli no musimy być ze sobą szczerzy. Musimy być ze sobą szczerzy, bo podstawowym zdaniem, słuchajcie, kochani, w soul coachingu jest tak, drodzy panie i drogie panie, drodzy panowie, jest tak, że dusza kocha prawdę. I to jest, od tego zaczynamy. Cały ten proces. Więc jeżeli nie jesteście gotowi na prawdę, to nic z tego nie wyjdzie. To trzeba powiedzieć uczciwie. Mam nadzieję. Czyli przychodząc do ciebie, już musimy wiedzieć, że jesteśmy gotowi na prawdę i chcemy stawić czoła. I ta prawda naprawdę jest czasami bolesna, bo my przechodziliśmy na certyfikacji te wszystkie programy soul coachowe, podróże duszy, na własnych doświadczeniach. No tak, to jest bolesne. My nie mogliśmy ścielić, myśmy tam przerobili naprawdę swoje życia, różne problemy, różne traumy, ale dzięki temu potrafimy to, co potrafimy i potrafimy się teraz tym dzielić. I jesteśmy chodzącymi dowodami naprawdę na to, że życie się polepszyło, jakość życia. Nie mówię tutaj o finansach, bo od tego jest money coaching, ale mówię o jakości wewnętrznej, duchowej, o takim samozadowoleniu, o samospełnieniu. To ważne. Bardzo. Ja też się na przykład, wiecie, martwiłem, ojej, zajmę się soul coachingiem, może nie będę aktorem, może już nie będę dostawał propozycji. Nie, nic bardziej innego. Skończyłem film, dostałem następną propozycję. Przygotowuję tę rolę metodą soul coachową, co jest dla mnie nowością. Bo soul coaching nie tylko wykorzystujemy w działaniach takich osobistych, życiowych, ale też wykorzystujemy go w biznesie, w marketingu, właśnie w tworzeniu roli, w zawodowych różnych aspektach możemy wykorzystywać soul coaching w niezliczonej ilości naszych kierunków życiowych. Działań, ponieważ dusza nie zna ograniczeń. Po prostu, dla duszy nie ma ograniczeń. Więc dlatego ten temat jest tak pojemny i soul coaching jest po prostu ogromny. Możemy z niego czerpać garściami. A powiedz mi takie najciekawsze rzeczy, które zaskoczyły ciebie w soul coachingu. No bo wszyscy mówią tak, no ale to są medytacje, są różne sposoby, ale co wyróżnia ten, twoim zdaniem, soul coaching? Właśnie po co potrzebny jest ten coach? Coach jest potrzebny po to, żeby poprowadzić umiejętnie klienta w komunikacji z jego własną duszą. Są do tego specjalne narzędzia, te sesje mają swoją określoną ramę. Ja zrobiłem ci sesję, mini sesję, tak naprawdę z przewodnikiem pieniądza, jeżeli dobrze pamiętam, tak. I sesję z kartami. Tak. Ale tych podróży duszy jest kilkanaście. Sesji z kartami mamy dwa rodzaje kart, ale mamy też takie narzędzie jak kolaże, mamy takie narzędzie jak spirit sticker. Dla mnie największym zaskoczeniem zresztą na certyfikacji było zrobienie spirit sticka. Spirit stick to jest to duchowy patyk, no, duchowy kij, duchowy coś. Po prostu niby się idzie i wybiera patyka, chociaż tak naprawdę to patyk wybiera ciebie. I potem jakby pracujesz z tą gałęzią, z patykiem, z kawałkiem drewna. Wychodzą niesamowite rzeczy, oczywiście pracujesz w intencji. I potem jak się okazuje, jeżeli w intencji robisz takiego spirit sticka i odwracasz tę energię, jakby odwracasz ten problem, z którym pracowałeś, to nagle okazuje się, że on rzeczywiście znika. I to było dla mnie największe zaskoczenie, bo wiesz, ja jestem po matwizie.
żeby było jasne. Aktor po Matwizie, to rzadko chyba. I ja bardzo rozumowo i bardzo tak logicznie podchodzę do życia. I mimo, że ta moja logiczna strona jest bardzo rozwinięta, to też mam rozwiniętą prawą półkulę, a dzięki soul coachingowi jeszcze bardziej, że tak powiem, z niej korzystam. I nie mogłem uwierzyć na początku, że myślałem sobie, kurde, to jest jakiś chyba bias z tym spirytystykiem. To jest chyba ten. A okazuje się, że to jest potężne narzędzie w soul coachingu do tego, żeby przerabiać różnego rodzaju traumy, problemy i żeby mieć wspaniałe wglądy i potem z nich korzystać. No dobrze, ale to ciekawe, że ten soul coaching, mówisz, jest wykorzystywany w biznesie, w marketingu, może być w naszym życiu prywatnym. Ty skorzystałeś aktorsko, a w życiu prywatnym? W życiu prywatnym skorzystałem na certyfikacji, kiedy musieliśmy robić i ćwiczyć między sobą te sesje. Chociaż mam swojego soul coacha i jeżeli mam jakiś prywatny problem, chociaż powiem szczerze, że mam ich w życiu coraz mniej, bardzo pracuję nad sobą, bardzo pracuję nad jakością mojego życia, nad harmonią i nad tym co się dzieje i w jaki sposób ma się dziać. Więc jeżeli chodzi o takie osobiste rzeczy, to powiedzmy, że ta skala jest, no nie wiem, 90% do 10%. 90% mam tu na myśli sprawy zawodowe, załatwiam z tak. coachingiem, a 10% a resztę 10% prywatne. I zgubiłem się znowu. Dobrze, a ja Cię zapytam... Bo ja nie wiem, czy ja odpowiedziałem na Twoje pytanie. Odpowiedziałeś na moje pytanie, natomiast powiedz mi tak, ile jest potrzebnych tych sesji, żeby rzeczywiście poczuć tę zmianę, że zaczynamy panować, że zaczynamy komunikować się ze swoją duszą? Minimum. Przyszedł Julek. Cześć Julek! Dawno go nie widziałem. Wow. Ile jest potrzebne? Więc tak, zawsze na początku proponujemy sesję wstępną. Jest to sesja nieodpłatna, w której to orientujemy się w ogóle, czy klient chciałby w ogóle podjąć temat soul coachingu, jaki jest zakres problemu. Oceniamy ten zakres. Jeżeli to są problemy, które nieduże, które możemy, wiemy już, że po prostu z doświadczenia, że możemy to załatwić 3 sesje, to proponujemy pakiet 3 sesji. Rozumiem. Jeżeli problem tak naprawdę zahacza o kilka aspektów naszego życia, to nie jesteśmy w stanie na 3 sesjach tego zrobić. Tak, to jest stanowczo za mało. Dlatego w soul coachingu stosujemy sesje pakietowe 3, 6, 9. Dobrze, ale muszę Cię zapytać, bo na pewno te pytania będą. Cena. Cenę mam zapisaną, nie znam tak na pamięć, powiem szczerze, ale już mówię. To widełki, mniej więcej. Nie. Przy trzy pakietowej sesji, trzech pakietach, sesja jedna wychodzi za 300 zł, czyli to jest pakiet 3 sesji za 900 zł. Przy 6 sesjach pakiet wychodzi za 270, a przy 9 za 241 sesja. Proszę. Więc czym więcej, tym mniej, wiadomo. Dobrze, tak jak ale wszyscy, jeżeli chcą się skontaktować z Rafałem, to prosimy na Facebooku i na Instagramie. Oczywiście mail, ja nawet zapamiętałam, mor, pisane oczywiście przez samo H, mohr@op.pl. I możecie zapytać Rafała, Rafał Wam wszystkie informacje prześle i tak jak mówił, na pierwsze takie spotkanie umawiacie się, jakby żebyście określili, że w ogóle też myślę, że to jest ważne, żeby określić, czy jesteście już gotowi na to, żeby w ogóle zacząć jeszcze z tym pracować. Oczywiście ta więź klient soul coach jest naprawdę bardzo bliska i intymna potem w tych sesjach i to nie jest tak, że ja przyjmę każdego klienta. Muszę o tym uczciwie powiedzieć, że to nie jest tak, że tak jak pukacie do doktora, panie doktorze, pan mnie przyjmie i doktor przyjmuje. Tutaj tak nie ma. Musimy nawzajem poczuć własną energię, ponieważ to sprzężenie działa w dwie strony. Ja daję, ale też ta energia wraca do mnie. Więc to jest takie bardzo delikatne wyczucie. Na tej czy to jest nowy termin? Czy to jest bardzo popularne w Polsce? Czy to dopiero To dopiero w zasadzie wchodzi. Tak naprawdę Celestyna zrobiła chyba drugą certyfikację, więc ten soul coaching jest od naprawdę niedawna, 2, 3, 4 lat. W zasadzie nie pytałem Celestyny, od kiedy ona się zajmuje soul coachingiem, ale ona robiła certyfikację już u Denisyn, która opatentowała cały proces soul coachingu, która wydała kilka książek, która zresztą o tym świetnie opowiada w internecie, możecie sobie wszyscy zobaczyć, Denisyn.
I cały główny ośrodek znajduje się w Kalifornii, w Los Angeles. I tam Celestyna zdobywała swoje szlify. Czyli można powiedzieć, że Celestyna i później ty jesteście takimi pionierami i wpuszczacie soul coaching jako wiedzę, jak i pewien rodzaj coachingu. Pionierem jest Celestyna Osiak, absolutnie. Absolutnie. Ale ja jestem pionierem, jeżeli chodzi o mężczyzn, ponieważ tutaj uwaga, będzie trochę pochwałki. Jestem pierwszym mężczyzną, który zrobił certyfikację na soul coacha. Więc też jest taka tendencja w Polsce, że mężczyźni boją się, wiecie, otwierać na te sprawy duchowe, na te problemy wewnętrzne. Pomyślałem też sobie, i to było też, o czym nie chciałem na początku mówić, ale to też był jeden z powodów, dla których zrobiłem te certyfikacje, ponieważ jeżdżąc po Polsce, patrząc, jak wygląda nasz kraj, nasze społeczeństwo, ile sfrustrowanych osób, facetów po prostu żyje i wszędzie kobiety petardy są wszędzie, wiesz, dzięki tobie. No nie kobiety, dzięki mnie, ale wiesz, kobiety są, ale wiesz, o czym tak, mówię. Bardziej jakby pracują nad tą strefą. Bardziej też pracują, ale też bardziej o tym mówią. Mężczyźni jednak tłamszą to w sobie, że uwaga, uważam, że mężczyźni są 500 razy bardziej wrażliwsi niż kobiety i 500 razy bardziej słabsi. Kobiety są mocniejsze, mają w sobie tę siłę. Chyba przez to, że jesteście chyba stworzone do tego, do przekazywania, wiecie, gatunku, do rodzenia. Jesteście po prostu silniejszymi istotami. Dlaczego Matka Ziemia jest kobietą? No tak. No właśnie. Więc jak czyli jesteś pierwszym soul coachem mężczyzn. Tak, i pomyślałem sobie, że między innymi też dlatego zrobię, bo bardzo bym chciał mieć facetów, mężczyzn jako klientów, kobiety oczywiście również, ale chciałbym też otworzyć mężczyzn na tę wewnętrzną drogę duchową. Także panowie, albo drogie panie, namówcie swoich mężów, chłopaków, partnerów, żeby się zgłosili do mnie, jeżeli będzie taka potrzeba. A pamiętajcie, że też w mojej książce mówię, że jesteście pierwszymi osobami, które muszą pomóc waszym partnerom i waszym synom, bo oni potrafią się doskonale ukrywać przez wiele lat, a niestety te problemy, cierpienie, ból, wrażliwość na zło w nich rośnie. Co jest jeszcze dobre w soul coachingu, o czym warto powiedzieć? Mówimy, że nie jest terapią, bo na terapii wywalamy swoje wnętrzności. Mówimy terapeucie wszystko, terapeuta nas tutaj pierze w tym błocie. Tutaj klient nie musi dzielić się ze swoimi wglądami z soul coachem. Tak jak zrobiłem ci też sesję i ci powiedziałem, jeżeli chcesz, zachowaj to dla siebie, jeżeli chcesz, to powiedz. Oczywiście tak. To jest wybór tej osoby, ponieważ ja zapisuję to, co mówi klient, po to, żeby klient dostał tę kartkę. I z tą kartką to, jakie miał wglądy, żeby poszedł do domu i jeszcze raz pamiętał. Ponieważ w stanie relaksacji, a już nie daj Boże głębokiej relaksacji, naprawdę klienci nie są w stanie odtworzyć i zapamiętać tego, co mówili. Więc po to ja zapisuję, ale tylko zapisuję to w jednym egzemplarzu i dostaje to klient. Więc klient zostaje ze wszystkim sam, tak naprawdę. I to jest to samodoskonalenie i samoświadomość. To ja jeszcze raz powtórzę, z Rafałem Morem możecie skontaktować się przez jego profile oraz przez mail mor@op.pl, jeżeli jesteście zainteresowani tymi sesjami coachingowymi. Natomiast najbliższe role? Zakończyliśmy zdjęcia do Maćka Kabulskiego, do filmu Jak pokochałam gangstera. Jutro już mam zdjęcia do najnowszego serialu dla platformy Player. Nie wiem, czy ja mogę zdradzać tytuły, bo te, wiesz, umowy ja są tak obwarowane, że... Dobrze, rozumiem. Czekam na odpowiedź w sprawie bardzo ważnego projektu fabularnego. No, jeżeli by to wyszło, to już na jesieni, to byśmy kręcili po prostu ten film, więc... A teatr? Zobaczymy. Mój ukochany teatr. Teatr. 29 otwiera się teatr, a już 30 i 31 maja w Teatrze Polonia na dużej scenie możecie zobaczyć spektakl Happy Now, który wyreżyserował Adam Sajmuk. Ja będę. Spotkajmy się tam na kawce. Będziemy podziwiać Rafała Mora. Bardzo dziękuję. Ja teraz idę wyłączyć, a ty jeszcze pokiwaj. A ja będę machał.